Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Felsbruna. Odcinek 72. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie żniwa jęczmienia tutaj. I za mną chłop od razu prasuje słomę. Bo nie chcę tego sobie rozkładać na dwa odcinki. Po prostu chcę mieć od razu to sprasowane i... No dobra, bo tam trochę za duży łuk zrobiłem, ale dobra, to się przeżyje. No i ładnie jest to zrobione, podoba mi się. 125% plonu, także to jest ładnie. I zegar. Nie wiem, że już minuta, ale sobie włączę ten stoper, niech sobie leci. Bo ostatnie odcinku też miałem sobie włączyć, ale jednak o nim zapomniałem i nie włączyłem. Jakoś tak wyszło. Kurczę, ale szybko przybywa do tego zbiornika tego jęczmienia. Tam obok jest jęczmień, owiec, jakże spokojnie. Nie wiem, czy mówiłem, a nie, nie mówiłem. Dopiero po odcinku. Jak będę miał pełną przepę, to wam pokażę. Po prostu krowa mi się ocieliła. I mam trzy krowy. I mleko się zaczęło robić. Nie, Alt S, dobra, on sobie jedzie. To mogę wam tak pokazać, że mam trzy krowy. A ta za miesiąc będzie rodzić. Tak więc fajnie, fajnie. Mleko już mam 619 litrów. Tak więc fajnie, fajnie. Nie mogę zbyt mocno kręcić, żeby po prostu on to mi zebrał. Dobre belki 20-tonowe oczywiście. Bo mniejszych się nie opłaca. Rzucam worki w tłum, tłum. Kto łapie, to nie wiem. Kurde. Partner nie daje do końca ty. Fajful. Jakie? To jest... Nie no, Fenda to nie. Przed direm sobie podbieram ziarno. O, snapa przy okazji sobie otworzę, bo mogę. Jutro wtorek, także... co? Jaki wtorek? No tak, jutro wtorek. W sensie jak ten odcinek wlatuje, to jutro wtorek. Tak, masz rację. Jutro wtorek. Jutro będzie Włośnica. Tak, będzie Włośnica? Tak, Włośnica będzie. Włośnica, Włośnica, Włośnica. Odcinek z Włośnicy, o. Odcinek gdzieś 11. Odcinek 11. Znaczy, oczywiście, ja sobie go dopiero jutro nagram, bo wiadomo. No ale. Właśnie nie wiem. Jak to wyjdzie? Może... O! Kurczę. Aż tak ty, żeś się stoczył? Czemu, że się tak cofnął? Dobra, niech on się tu raz, dwa wysypie. I chyba się przetnę na środku i od środka będę kosił, chyba tak mi się wydaje. Choć tego nie wiem. Nie myślałem nad tym jeszcze. Tego zaraz się zobaczy, co się wymyśli. Dobra, sypam to, bo 14 ton. Co tam, Bartosz, jak chce? Dobra, elegancko. A, bo on się nie wysypał do końca.
Nie wiem, jak to się stało. Jest tam worki w pół. O, dobra, wysypał. Tyk, tyk. Dobra, dawaj tym sztajerem. O kurcze, aż żeby zawinął ładnie. Gdzieś tak chyba to mniej więcej wychodzi. Chociaż jak dojadę do tego, to i tak będę musiał się przesunąć w lewo, ale to na spokojnie. Damy radę. Tu przez to, dlatego dwa nowe pola to będzie 8-9, żeby to już było całe takie duże pole, takie fajne, żeby już było. Bo tutaj przez tą drogę to tak trochę średnio się zawsze tu kosi. To się ogólnie średnio się tu wszystko robi na tym polu. W tym miejscu. Bo tak trzeba zawsze to tutaj to trzeba zrobić zawsze. A bo tam już poza teren wyjechałem i. No dobra, to słoma zniknie. Teraz to poza teren wyjechałem i. Tu mogę regala sobie takiego zamienić fajnego. To nie może być samochodu, żeby regala zamienić. O, i elegancko. Wiedziałem, że tego nie zakręty nie spasuje, no bo za ostry kąt był. Ale dobra, przeżyjemy. No niestety muszę tyle zostawiać, no bo inaczej tego nie da się zrobić. Mógłbym sobie to prasować sam później, ale po co, jak mogę go wykorzystać? O, i teraz szybko w prawo tu trzeba zakręcić i jechać ogień, żeby się tu nie wysypało nigdzie ta soma. O, i elegancko, on powinien się wykręcić. O, się wykręci. No i więc to fajnie wyszło, podobało mi się. Tutaj chcę sobie drugiego poprzeczniaczka dociąć, tak? A, ja już wiem, dlaczego artysta gra w 19, bo Maniek napisał, że WS ma serwer, dlatego. Dobra, tu sprasuję to. Do tyłu i ogień na tłoki. Dobrze, ta soma się trochę dalej zaczyna sypać, a nie od razu za tym. Także to też jest fajne, że ten słoma się nie sypie od razu, tylko no, trochę dalej. Wtedy on sobie ma czas, żeby się wykręcić. Ile skłoszeń? Nie wiem.
Ile mam minut? Nie ma. Ile mam minut? Ile mam... Oj, zegar miałem kliknąć. Ile minut odcinka? 10 minut odcinka. To nie... O, pełno. To też jest dobry pomysł do nawracania. Po prostu tą słomę wyciągnąć dalej. No i tak zawrócić będę musiał i tak. I tutaj trzy zbiorniki z tego kombajnu wchodzą. Właśnie teraz 44. No prawie 3. Tak więc fajnie. Pecha, dobra, jeszcze jest. Także jeszcze jeden rok przeleci jeszcze jeden rok. A, bo jak jest schnięty tutaj, to jest taki niski. Okej. Dobra. Jedziemy. Prosimy dalej. Wysypał się? Ja wysypał się prawie. Nawet te 5 ton szybko syp. Bo trzeba jechać dalej. No trzeba kolejne zbiorniki kosić. To dlatego artysta poszedł na farminga, bo wuja w grę. Czyli on teraz na 15 nie przyjdzie pewnie. A to artysta jeden. A, może na grupę wszedł, też było fajnie. No i elegancko napisana informacja, także można wrócić do gry. To jest 15 i ten deszcz zapowiadają, nie wiem kiedy on spadnie, dlatego koszę jak najwięcej. A sobie to po odcinku zrobię. Czyli ja to jutro sobie ogarnę tego save'a. Teraz pewnie dobrze, że 15 będzie grana. O kurczę, ale zawinąłem ładnie. Wykręcił się? Wykręcił. No nie, no teraz wszyscy pewnie czytają po czaty, ty. No i o, ciśniemy dalej, to trzeba kosić, bo... Przydałoby się też drugi kombajn kupić wreszcie. W tym John Deere to tak trochę schodzi. A pól jest dużo. I się duże pola mam. Przydałoby się powoli myśleć nad drugim kombajnem jakimś. I być może i Blunk. Myślę, że... A mam Blanka do niego? Chyba mam. Właśnie nie wiem, czy Lexiona, czy Blanka. W sumie Lexiona mogę dodać. Czyli nie dodać, tylko kupić. Lexiona chyba kupię sobie kombajn następny. A ten też kogo ty włączył, bo mi się włączyły.
Dobra, jadę to wysypać. No bo i tak by mi. Bo i tak. Cały zbiornik by nie wlazł. Nie wlezie. 18 ton wlezie, czyli jeszcze 2 tony zostaną w zbiorniku. No i więc, no, ciekawe, ciekawe. Ale hałdę nawalił. Dobra, syp to. Jeszcze zobaczę, co się nagrywa. Jeszcze 16 minut nagrywania, dobra. O kurde. Nie. To nie może muzyki włączyć. Okej. Okay. A że artysta gra 7 minut? Dobra, jadę to wysypać. O, 6 godzin mam na rzędzie, nawet nie zauważyłem. Że mam 6 godzin już na rzędzie, że nabite. A, czyli jednak artysta mi nie odpisze teraz. Jeszcze nie sprawdzałem, gdzie te nowe losy mogłyby stać. Ale na pewno nie w tym miejscu. Tutaj chyba ten silo sprzedam. I myślę, że tam koło tamtego silosa postawię, gdzie jest na kiszonkę. To tam myślę, że najlepiej by się te losy pasowały. Tylko ile takie silosy przyjdą? Ja chciałem te duże baterie. 500. Znaczy tego sobie postawię, żebym mógł TMR chować i wapno i wszystko. 275 tysięcy. Dobra, także to się wykombinuje. To się wszystko da, jak to się mówi. Jest 15, czyli jeszcze pół godziny odcinka zostało. Maksymalnie. Znaczy jest 19 minut odcinka, tak? Tak, jest 19 minut odcinka, ale... Dobra, jadzim. O, elegancko. Niestety musiałem po tym jęczmieniu trochę nawrócić, no ale po prostu chciałem sobie prosto wjechać, tak. Dlatego tak to wyszło. Pewnie wrócę, tutaj pod przyczepę dojadę i będę, no, przynajmniej pojadę tam i z powrotem będę miał pełny zbiornik. To tak widzę, że mniej więcej wychodzi na tym jęczmieniu. Więc widzę, że może być problem z tymi zasobami, żeby się zmieścić. A, wszyscy odczytali, tylko nie artystę, no klasyk. No, skoszę sobie pół pola, tak jak zawsze. Nie skoszę sobie z pół pola i skończę odcinek. Bo mamy 19 minut odcinka. No, zrobimy sobie tak 25 i 30. No, 36 minut. No, po prostu nakoszę tą przyczepę całą. O, będzie akurat 106, to będzie 126 ton nakoszone na odcinku, także myślę, że fajna cyfra. Dwie pełne przyczepy nakosić na odcinku. Myślę, że fajne. Rozciągłem tą słomę już, żeby nie było. Bo takie halby sypie. Chcę przesuwać tego GPS-a.
Było na 13,5 metra postawione, ale nie chcę się tego zmieniać. Teraz po prostu trochę więcej wziąłem na header. To się do zbiornika przybyło. To się, że chyba nawet nie dojadę tutaj, bo przyczepy tam. No, raczej na pewno nie dojadę. Kurwa, jestem. Ale daję ten entry. Znaczy tu mniej, bo to jest słabsza gleba. Ale tutaj zaraz będzie mocno dawać, jak wyjadę. O, już daję. Cyperki nie zdarzają się zmieniać aż. Wyhamuje czy nie wyhamuje? 8. No, pełny zbiornik. Znaczy no tam bez... Bez 50 kilo, ale no co, już tam nie będziemy o te 50 kilo się strzepać, tak? Myślę, że tak. Alt 1. No i będzie na miniaturkę od razu zrobione zdjęcie, także ładnie, fajnie. No i elegancko. Ile on tam wysypał? 16 ton. Ale ten ma tu hałdy niecachowany. Trzy, cztery, 15 i poszli! Szybkie i wściekłe. O, trochę tą hałdę przeprasował, to teraz trochę wolnego będzie miał. O, i znowu. Co? Więc pewnie dojadę do końca tamtego pola. Czy tamtego paska i będę miał na pewno. Chociaż tu jadę na pół headera. Tu ja piach uder na rogu. Myślałem, że tutaj jak jest ta ściana sylosa, to tutaj sobie postawić te sylosy duże. Myślę, że będzie fajnie. No i dobra, i lecimy z powrotem. Do końca dojadę. Najwyżej się lekutko jeszcze obrócę. Lekutko się obrócę i będzie pewnie finał. No, tutaj zawsze tak wychodziło, że mniej więcej pół pola na odcinku kosiłem. Jakiegoś zboża. Ogólnie zboża, no bo z rzepaku to chyba całe kosiłem. No ale jak jest zboże, no to zboże daje zawsze dalej. No to ostatnia to była pszenica, bo jak kupiłem 8R, to też chyba pół pola skosiłem. Mi się zdaje, że tutaj na górce skończyłem. Tutaj tą końcówkę poza odcinkiem zaczynałem. A wręcz na pewno tak było. Okej. Teraz tą z Marasem będzie grał, co to jest. Zaraz na 15 nie będzie chciał przyjść. O, czyli lekko ponad jeden pasek robię. Jakbym miał klasa.
Tyle 13 metrów, on ma 18 ton, no to jeden cały przejazd bym robił. Kto łapie, ten nie ara. Dobra, ile to jest? 23 tony. O! O! No jeszcze ten zbiornik będzie... Będzie pełna przyczepa i będzie koniec odcinka. No a resztę to poza odcinkiem będę musiał zgłosić. Nie da do końca. Jeśli nie wiem, jak to zrobić. Czekaj, żeby ta kostka mi tu nie przeszkadzała. Sobie ją wezmę tu. Tam by mi lekutko przeszkadzała. 39 ton jest naspane. 40-35 to ma zbiornika, dobra. Są buraki, to jest moja sojenka. Tym na razie miałem tutaj pomalować, ale zapomniałem. Ja się później pomaluję. Albo od razu go pomaluję, bo po odcinku pewnie zapomnę. No i cyk. I cyk. To łapie te... Dobra, elegancko, czy ten 45 i 20, no 18 ton potrzebuję. Tu jest ta gorsza ziemia, tutaj to tak też nie daje do zbiornika. Ale no, tak. Fajnie idzie. Będę jeszcze 20 minut prawie. Na przesłanie, czyli to prawie, że cały odcinek prześlę. No i pół pola jest skoszone. Bo to są dłuższe te kawałki, to znaczy to jest trochę krócej. No więc myślę, że tym przejazdem jest tak mniej więcej gdzieś połowa. No bo będę równo na numer 18. Więc musi być połowa. W stacjonie wziąłem sobie Sztejra do pracy, bo nie chciałem Fenda katować. No po co Fed ma robić taką robotę, jak prasy nie ma takiej dużej, fajnej. Tutaj Steyr sobie daje radę. Od górki może ma tam lekki problem, ale to nawet dobrze, przynajmniej tak blisko nie trzyma się za mną. Dobra, zrobię taki myk, że tutaj wyłączę sobie header i się obrócę i wysypię. Mam 19 ton. Dobra, jak tam krowy? 15-15. Wodę mają. Dobra. A po ile jest mleko? Po 700. Też się trochę. Mleka i tak nie mam dużo, także nie opłaca mi się sprzedawać tego nawet. Dobra, także jadę to wysypać. No i będzie to 126 ton nakorzone, także będzie akurat te 28 minut odcinka. Bo 14.47 zacząłem.
Mamy 20, no 30 minut odcinka, który będzie. No pewnie to, że się za pół godziny zejdzie to koszenie. Może jest to blisko gospodarstwa, no ale tu trochę schodzi czasu. A nim to jest więcej sypania niż koszenia, tak naprawdę. No więc może być ciekawie i będzie będą jajca, jak nie wejdzie mi to ten. Niech mi to w silos nie wejdzie, to będą jajca. No i dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. 126 tam jest w silosie. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. Na 37 minut, także na razie trzymajcie się, cześć.